Tradycyjnie ulicami Radomia przeszedł Marsz Wolności. W sobotę w mieście odbędą się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Mieszkańcy Szydłowca mogą już korzystać ze zmodernizowanego miasteczka ruchu drogowego. Dzień dobry, Milena Majewska. Zapraszam na informacje. Ulicami Radomia po raz kolejny przeszedł Marsz Wolności. Wydarzenie tradycyjnie zorganizowało Liceum Kochanowskiego. Marsz wyruszył z placu Korackiego. Tam uczestnicy odśpiewali hymn i wysłuchali historii o utworzeniu Republiki Radomskiej. Następnie korowód przemaszerował ulicą Żeromskiego na rynek, gdzie zostały złożone kwiaty. To wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz roku szkolnego Kochanowskiego. Łączy całą społeczność szkolną. W ten sposób oddajemy cześć osobom, które walczyły za naszą niepodległość i przypominamy o tym jakże ważne wydarzenie, a mianowicie święcie odzyskania niepodległości. W tym roku 105. rocznica, więc czcimy ją w ten sposób. W szkole dodatkowo bierzemy udział w akcji Szkoła do hymnu, także dwoma torami działamy. W marszu wzięli udział uczniowie z kilku radomskich szkół, m.in. 1, 3, 4 i oczywiście 6 Liceum Ogólnokształcącego. Bardzo cenimy wszelkie wartości patriotyczne, ponieważ są one bardzo ważne w codziennym życiu. I taki marsz pozwala przypomnieć to, co się działo lata temu. I tak jak wcześniej też profesorowie przeczytali historię, bardzo jest to ważne, żeby pamiętać to, co się stało, dlatego że życie takie, jakie mamy teraz, nie wyglądałoby tak, gdyby nie ci ludzie, którzy walczyli za naszą ojczyznę. To jest taka żywa lekcja historii, bo uważam też, że takie różne, no właśnie takie po prostu patriotyczne wydarzenie buduje właśnie u nas takiego i przywraca ducha patriotyzmu. Pozwala nam się zjednoczyć, tak, wyjść całą szkołą, nawet kilkoma szkołami. Marsz zakończyło złożenie kwiatów przed pomnikiem Czynu Legionów na rynku. W sobotę, 11 listopada w Radomiu odbędą się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent Radomia Radosław Witkowski zaprasza do udziału w uroczystościach, w tym do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Zgodnie z programem oficjalnych uroczystości o godzinie 12 odbędzie się uroczysta msza święta w katedrze. O 13.15 uczestnicy mszy przejdą pod pomnik Czynu Legionów w rynku. Tam nastąpi wystawienie warty honorowej przy pomniku. Zostanie odśpiewany hymn państwowy. Potem będzie czas na wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci. Zostanie oddana salwa honorowa i złożone kwiaty pod pomnikiem Czynu Legionów. Na koniec zagra Radomska Orkiestra Wojskowa. Organizatorami uroczystości są dowódca garnizonu Radom i prezydent miasta Radomia. Mieszkańcy Szydłowca mogą już korzystać ze zmodernizowanego miasteczka ruchu drogowego na osiedlu Wschód. Plac pełnić będzie funkcję praktycznego zaplecza edukacyjnego. Obiekt ten przeznaczony jest głównie dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego, którzy będą mogli bezpiecznie zapoznawać się z zasadami poruszania się po drogach publicznych. Tu kiedyś było miasteczko ruchu drogowego wybudowane w latach 90., a my po prostu przewróciliśmy je do życia i wykonaliśmy też dodatkową infrastrukturę w postaci tego boiska, czy placu zabaw, czy urządzeń do street workoutu. Także poszerzyliśmy to, co tu kiedyś było, no i mamy tutaj dziś nową odsłonę. W ramach inwestycji powstały m.in. nowe tory rowerowe, wymieniona została nawierzchnia, pojawiły się pionowe i poziome znaki drogowe, a także zamontowana została sygnalizacja świetlna. To jest taki obiekt rzeczywiście, można powiedzieć, flagowy, jeden z lepszych w województwie mazowieckim, który ma edukować, uświadamiać też młodzież, zanim wyjedzie rzeczywiście na te ulice. Powstanie miasteczka ruchu drogowego jest elementem działań prewencyjnych i edukacyjnych w ramach dbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Staramy się dbać o to, żeby wszyscy, i starsi, i młodsi, i maluchy, i seniorzy, czuli się na drogach bezpiecznie. I to jest kolejny przykład inicjatywy, którą bardzo wspieramy. Miasteczko ruchu drogowego jest ogólnodostępne. Koszt inwestycji to ponad 420 tysięcy złotych, z czego 70% jest dofinansowaniem z budżetu województwa mazowieckiego. Zbliża się okres, w którym będzie coraz zimniej. Pora jesienno-zimowa może być szczególnie niebezpieczna dla osób w kryzysie bezdomności. Jak co roku rusza akcja zima.
Podczas akcji Straż Miejska i streetworkerzy prowadzą regularne patrole, które mają na celu pomoc osobom bezdomnym. Na bieżąco informujemy osoby w kryzysie bezdomności, z jakich form pomocy mogą skorzystać na terenie miasta Radomia. Osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie w placówkach prowadzonych przez Caritas Diecezji Radomskiej, a także mogą skorzystać z jadłodajni, w których otrzymają ciepły posiłek. Wszyscy, którzy będą potrzebowali pomocy w zimie, na pewno tą pomoc u nas znajdą. Nie ma tak, żebyśmy kiedykolwiek, jeżeli będzie potrzebował pomocy, odprawiali z kwitkiem. Jedyny warunek u nas, co się nie zmienia, to jest trzeźwość. Streetworkerzy wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadzają regularne patrole medyczne, przede wszystkim na terenach pustostanów. Nasi funkcjonariusze posiadają uprawnienia ratowników, nie medycznych, ale ratowników, także mogą sprawdzać, w jakim stanie są wszystkie osoby bezdomne. Korzystamy z doświadczeń streetworkerów, którzy wiedzą, jak migrują te osoby po naszym mieście. Na terenie Caritas Diecezji Radomskiej prowadzona jest również zbiórka najpotrzebniejszych artykułów, które posłużą osobom bezdomnym. Problemy mamy jak zawsze z ciepłą odzieżą. Tego oczekujemy, jeśli chodzi o pomoc naszego społeczeństwa. To znaczy, co znaczy ciepła odzież? To są dresy, to są ciepłe swetry, to jest obuwie ciepłe, skarpety ciepłe. To są rzeczy, które nam są potrzebne. Liczba bezdomnych na terenie Radomia od kilku lat jest porównywalna. Szczególnie ważne w okresie zimowym jest, aby zauważone przypadki osób bezdomnych były zgłaszane bezpośrednio do strażników miejskich. To ostatnia w tym roku szansa, żeby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. 18 listopada odbędzie się ostatnie szkolenie w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Szkolenie tradycyjnie potrwa 16 dni. To będzie okazja do pokonania swoich słabości, ale też zdobycia nowych umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Podczas tzw. szesnastki kandydaci uczą się obsługi broni, poznają zasady zachowania na polu walki i podstawy musztry. Terytorialsem może zostać praktycznie każdy. Jeśli ochotnik nie jest karany i jest dobrym człowiekiem, jeśli jest zdrowy, jest Polakiem, może złożyć akces i wstępować w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Warto dodać, że służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej można łączyć z pracą zawodową. Rekrutacja odbywa się przez stronę terytorialsi.wp.mil.pl. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.